Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam was na kolejny odcinek z serii Let's Play Zielonka. Dobra, mamy luty. Wczoraj udało mi się pogadnieć te rzeczy, także na spokojnie dzisiaj mogę spokojnie w spokoju kontynuować pracę. Dobra, idziemy sobie na zewnątrz. Najpierw sobie sprawdzimy, jak wyglądają zwierzęta, czy wszystko z nimi jest w porządku. Świnki trzeba by było nakarmić i to trzeba zrobić w pierwszej kolejności, później dowieźć im słomę, bo dostały końcówkę słomy, a tutaj reszta jest ok. Można by było jeszcze owieczkom dorzucić sianka, także to są rzeczy, które tutaj możemy załatwić. Jakieś kultywatorowanie za 6000. Ja tam mam dość swoich prac przy swoim gospodarstwie. Można było też przewieźć trochę marchwi dzisiaj i wywieźć może zupę marchewkową do sprzedaży. Zobaczymy, jak się uda wyrobić z czasem. Tu by można było wodę pozaopatrywać, podlać drzewka owocowe, zobaczymy. No i tutaj będę teraz przewoził dzisiaj również kiszonkę. Mąki nie ma, wszystko się przerobiło, masło również. No, powiem wam, nawet to w miarę jakoś to idzie. Tu trzeba też wody dowieść. Dobra, myślę, że już mniej więcej wiem, jaki jest plan działania. Tutaj wody jest dość. Tutaj wody jest dość, jabłek też mają dość. No i trzeba wodę tam jeszcze dowieść do sadów tylko i ewentualnie. Okej, doki, okidoki. Świnki, więc najpierw z świnkami zrobimy porządek, a później przejdziemy do tej reszty. Ej, a ja chciałem drzwi sobie otworzyć. Całe, a nie tylko małe, okej. Teraz się tak zastanawiam, świnkom trzeba jedzenie, więc ja sobie wezmę, podepnę sobie widełki tutaj i trzeba będzie przewieźć ten pokarm, który mam przygotowany już do wywiezienia do silosu. Dlatego sobie tutaj nie będę przewoził. Myślę, że chyba z dwie skrzynki trzeba będzie chyba, jak powiedzieć, przewieźć. Ostatnią skrzynkę dorzuciłem i to było no, niewystarczające. No, to było tymczasowe, bo czasu nie miałem. A teraz mam trochę więcej czasu, więc spokojnie będę mógł sobie to ogarnąć. O. Muszę sobie troszeczkę popracować tym teraz. A wolnik niech sobie odpoczywa. Jeszcze się zastanawiam. Taka decyzja w ostatniej chwili, do sklepu podjechać, bo ja będę musiał tak czy inaczej kupić to urządzenie do ładowania kiszonki i zobaczymy, co tu w ogóle mamy. O, jest cysterna za 25 tysięcy, to by można było kupić, bo jest dobra cena, 61% taniej i można było też działać, używać to do przewozu wody w większych ilościach. Może się to przyda później. Aczkolwiek teraz może nie, ale fajna jest. Dobra, za 25 tysięcy, 32. To ja sobie to kupię, postawię sobie gdzieś tam. Na razie miejsca jest, także nie ma co ubolewać pod tym kątem, żeby sobie nie kupić. Fundusze na to też są, także. No i teraz tak, przejdziemy sobie w zakładkę tutaj i ja się zastanawiam, czy to było w taśmach. Jest w taśmach, dobra. O, to do podnoszenia różnych rzeczy. Także to mi pomoże również przy wyciąganiu kiszonki ze silosu, jak i również inne zastosowanie też to ma, więc tu można sobie podziałać w różnych aspektach pracy. Także to sobie kupię. Nawet ten kolor, który jest, myślę, że będzie odpowiedni, chociaż może go troszeczkę, o, stonować. Ten jest lepszy. Dobra.
Super. Czyli te rzeczy mam przygotowane już. No i co dalej? Dalej się zastanawiam, jak i co zakupić, żeby przewieźć dużą ilość świnek. Bo tam będę musiał zakupić. Teraz się tak zastanawiam dalej, czy nie skorzystać z dogodności, żeby mi przywieźli, czy po prostu sobie przywieźć. No nie wiem. Zaraz tam, to tam wejdą te widły w to? Wejdą, dobra. Okej. Zobaczymy, ile to da, jeśli wsypiemy tyle pokarmu. To jest w sumie tylko 1000, to tam jakiejś zbytniej dużej różnicy nie będzie. Dobra, to już się wsypuje, a ja tutaj zerkam, jak to wygląda sytuacja. No, to będzie kilka, trzeba będzie tutaj przywieźć tych skrzynek. Nie ma lekko. Ale dobrze, że w ogóle jest taka możliwość. Więc ładnie olej się też produkuje z tego rzepaku. Oj! Ja sobie tu wezmę dwie w takim układzie. Jak już tu jestem, z tej strony. Bo tam miałem olej, to nie chciałem tego brać, a tu... Mam nadzieję, że... traktor da sobie radę, tylko nie... Nie przeciąży te skrzynki z przodu. Działa. Dobra, teraz tak się zastanawiam, kiedy. Nie wiem, czy jutrzejszego dnia już nie trzeba będzie zacząć wsadzić buraki może, albo coś tam jeszcze. Zrzuca, nie zrzuca to. O, teraz. Jak to wygląda? No, jeszcze z dwie by się przydało. Ja myślę, że jeszcze dwie przywiozę i to będzie już ok. Później tylko jeszcze to słomę muszę przywieźć i siano owcom. I myślę, że zwierzęta na dzień dzisiejszy będą już ogarnięte. A tu też jest skrzynka z tym. Z olejem. A w sumie, dobra. Weźmiemy. Olej mi zostanie, nie? Chyba mi świnki nie wezmą oleju. Dobra. No. Zakręt. I spokojnie. Teraz to już... O, jednak nie. Trzeba bezpiecznie jechać, ostrożnie. No. Zrzucaj ten pokarm, pięknie. Pyk. Dobra, olej nie jest przyjmowany. I cieszę się. To już mamy ogarnięte. Myślę, że... Dobra, jest. Co z tym olejem? To jest bardzo ruchliwy się zrobił. No bo nie jest zsunięty, tylko jest nałożony. A, dla bezpieczeństwa postawię sobie tak. Nie będzie to... Tak za bardzo gonić mnie. No i teraz tylko słomę przywieź jeszcze i... I siatko. I możemy dalej działać. Jest źródliwy ten olej. Niesamowicie. Ej! Oj.
Dobra. Teraz jeszcze słoma i siano. I zwierzęta będą ogarnięte na obecną chwilę. Później będę musiał wodę przywieźć do szklarni. A jeszcze jedno dzisiaj miałem zrobić. Dobra, chyba to też dzisiaj zrobię, bo chcę to zrobić, póki jeszcze jest pora taka zimowa. Mianowicie przeprowadzka biogazowni. Wykorzystam fakt, że już jest pusta, bo jest chyba, prawda? Zaraz sprawdzę, niech się upewnię. Biogazownia jest pusta, dobra. To będę to chciał dzisiaj jeszcze również zrobić. Tutaj sobie tylko wyciągnę sianko. Już też się kończą. Trzeba będzie zrobić pierwszy sianokos z jednej trawy. A na jednej łące. No to chyba z jednej łąki powinno wystarczyć na cały rok. Na razie te ilości, które mam, to tam nie są jakieś strasznie wymagające, żeby tego siana było dość sporo, więc poświęcę na przykład dużą łąkę, żeby zrobić tylko sianko, a drugą, tą mniejszą, zrobię normalnie kiszonkę z niej i nie będę na razie chyba więcej już w tym roku potrzebował sianko, bo to powinno wystarczyć. Okej. To już mamy, teraz już tylko słomy przywiozę. Myślę, że będzie ok. No także, tak jak mówię, zrobię przeprowadzkę dzisiaj jeszcze. Później co? To później właśnie opróżnię sobie ten silos z kiszonki tam. Ile uda mi się marchewki, to marchewkę może jeszcze przewiozę dzisiaj. Także dzisiaj takie prace polowe, jak mówiłem. Żeby ogarnąć to na nadchodzący nowy sezon. Później się tylko będę mógł skupić na pracach w polu, bo tego troszeczkę będzie też. Już może jutro nawet będzie okazja, żeby zasadzić te buraki tam na tych polach. Też będę musiał pomyśleć, żeby zwykłego pas cukrowego zasadzić buraka, bo tam zasadzę chyba czerwony burak na tym polu nowym, co zrobiłem. Na tym drugim posadzę pasterniak. Chociaż nie wiem, czy nie, no, trzeba byłoby zmienić na coś innego. Może słoneczniki? Jak tam była marchewka, to żeby znowu korzennie nie robić, to może te zrobię. Słoneczniki albo kukurydzę. Zastanowię się jeszcze, co będzie pierwsze w kalendarzu do sadzenia. Słoneczniki są pierwsze. No. To będą pierwsze słoneczniki na tej mapie. Bo jeszcze nie było. W ogóle jeszcze ten header, który kupiłem do tego kombajnu, jeszcze nie używałem w ogóle do słoneczników ani do kukurydzy. Dobrze mówię? Chyba, że jakiś kontakt robiłem. Nie kojarzę teraz już. Już ten czas tak szybko leci, że naprawdę już nie pamiętam, czy to robiłem, czy nie. Ale nie na swoim w każdym razie. No już coś to będę komuś ścinał. Także dobra. To mamy ogarnięte. To mamy ogarnięte. Teraz tylko podepnę to. Wodę jeszcze tylko uzupełnię w tym i chwytam się tam roboty. Ja myślę, że chyba teraz spokojnie będzie można przyspieszyć robotę.
Tak powoli dzionek dobiega końca, już też się ściemnia. A co zrobić? No, tyle ile udało się zrobić, to zrobiłem. Jeszcze myślę dokończyć tą kiszonkę, zająć się tymi marchewkami, bo przydałoby się jej przewieźć tam z tego silosu do fabryki, no i z fabryki na sprzedaż. No tak jak mówiłem, tam jeśli chodzi o marchewkę, to nie ma zbyt dużej różnicy przy sprzedaży zupy z marchewki. Cenowa różnica tam jakby było 100 tylko pomiędzy najniższą a najwyższą, więc marchewkę, znaczy zupę z marchewki można by było już na bieżąco sprzedawać, także na to nie trzeba jakiegoś tam większego uwagi poświęcać, żeby pilnować cenę skupów. No i co więcej, no i nic więcej nie narobię. Tyle by było, żeby to zrobić. No a jutro zobaczymy, czy rozpoczną się siewy. Myślę na jednym zrobić posiać słonecznik, tak jak mówiłem, żeby ziemia się troszeczkę tam jak to się powiedzieć, przerobiła, przerotowała. Się zastanawiam, czy ja tutaj się z tą przyczepą tutaj wyrobię w tym miejscu, ale myślę, że chyba nie powinno być problemu. Jeszcze troszkę jest, udało się. No fajnie. Nie wiem, dlaczego w tym miejscu takie wyciszenie jest. Coś z tym budynkiem jest nie tak,
że tak się dzieje. No, przyczepę sobie tutaj zostawię w tym miejscu. Niech sobie stoi. Będzie potrzebna, to sobie będę ją używał. Nie, to nie. Będzie tu stała. Droga jakaś nie była, żeby żałować zakupu. Nadarzyła się okazja, to się kupiło. No, ja jeszcze muszę podpiąć naczepę teraz do palet. Teraz do palet nie. Najpierw do marchewkę będę przewoził, tą drugą na razie. A do palet to później sobie zrobię. Także dzisiaj na pewno będę musiał dokonać sprzedaży tej marchewki jeszcze, żeby się tam miejsce zrobiło. Chociaż z drugiej strony też zacząłem się zastanawiać nad tym, czy by sobie nie wstrzymać produkcję zupy z marchewki, bo mógłbym sobie ją przechować, zostawić na razie i wykorzystać ją później do produkcji mieszanej zupy. Dobra, ja muszę sobie pracownika włączyć, niech sobie jedzie, a ja muszę w traktor przesiąść się. Także pracownik sobie tam mi podjedzie. A tutaj niech sobie wjedzie, tak? No. Ja sobie już tam później przesiądę do niego. Na razie muszę jeszcze dokończyć z tą kiszonką. Jejku, co on tak... Straszne problemy są przez te krawężniki. Nie wiem dlaczego. Niektóre pojazdy mają naprawdę problem z tymi krawężnikami. Na przyczepa ma problem z tymi krawężnikami. Volvo ma traktor problem z tymi krawężnikami. A ja przejechałem zakręt. No. Także takie plany jeszcze zrobię, co mówiłem, jeśli chodzi o ten dzień. Także w następnym pomyślę mi, co dalej zrobić. Coś na pewno wyskoczy. Z mojej strony to wszystko. Nie będę już przedłużał tego odcinka w ciemnościach, także większość prac została wykonana w dzień. Ja się z wami już żegnam, także dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. No i zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że coś uda się porobić znowu ważnego. No, cieszę się, że biegazownię przeniosłem. No, tam będzie coś nowego. Ale to z czasem. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Na razie.